pan trafił w tonację? Chyba nie, piosenki, nie? Nie, ja musiałem się nastroić. Bardzo moim zdaniem trafił pan. Tak? Tak, tak. Się na tym nie znam, ale się wypowiem oczywiście. To dlatego się panu wydaje, że trafiłem, ale to bardzo miłe, dziękuję. W samo sedno tonacji. Urywki z kalendarza. Bardzo miło pana zobaczyć w nowym roku. Bardzo dziękuję, wzajemnie. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Noworoczny. Troszkę przybity jestem. Dlaczego? Bo przyjechałem do pana o rok tańszym samochodem. No trochę. Jest mi trochę przykro. A oglądał pan jak wczoraj we Wiedniu? Tak, tak. No nasz człowiek był, Polak. Tak, to musi pan powiedzieć głośno. No Jurek Dybał, kontrabasista. Nie wiem z której strony licząc, ale albo trzeci, albo czwarty kontrabas. Ale genialnie, grali pięknie. Wzruszenie. No właśnie. Ale do rzeczy. Do rzeczy urywki z kalendarza Anno Domini 2019. Polonezem. Czas zacząć. To był polonez, którego powinien był skomponować Mozart, ale zapomniał, więc go wyręczyłem. Zanim o planach na nowy rok, króciutkie wspomnienie. Ach, piękne to były święta. Uśmiechnięte, nie licząc krótkiej infekcji, zdrowe, a przede wszystkim smaczne. Barszcze, smakołyk muzyków. Uszka, kutia, bigosy, no i na końcu szampan z szampanii. To wszystko spowodowało, że wzrosła moja wartość. Dokładnie o 2 kilo. Mogę śmiało powiedzieć, że mam święta za pasem. Wiem, że wielu z państwa słucha nas teraz ćwicząc na siłowni. Życzę powodzenia w realizacji noworocznych postanowień. Ja też zaraz biegnę na siłkę, oby zapału wystarczyło mi przynajmniej do 3 króli. Swoją drogą mniej postanowień, mniej rozczarowań. Dziś 2 stycznia 2019 roku. Imieniny obchodzą Argeus, aktualnie robi interwały na bieżni, Aspazy, jest podczas stretchingu i Sylwester. Sylwester ma imieniny 2 dni po Sylwestrze, tak na wszelki wypadek, gdyby 31 grudnia zapomniał lub nie zdążył. Drodzy słuchacze, wykonujący teraz interwały na siłowni. Jeśli znuży was bieganie i obserwowanie swojego Bogu ducha winnego pulsu, zachęcam do praktykowania interwałów nie na bieżni, a na gryfie. To bardzo przyjemne i nie tak męczące, na przykład tercje wielkie. Albo tercje małe. Hokejowe takie tercje. Tak, no być może. Nie wiem, czy od tego się chudnie, ale na pewno jest to jakaś forma ruchu. W 1775 roku też były święta i musiały być niezwykle smaczne i obfite, ponieważ tuż po nich, 2 stycznia 1776 roku, w Saksonii wprowadzono do szkół zajęcia wychowania fizycznego. Zdumione dzieci ubrano w elastyczne koszulki, krótkie spodenki i wygoniono na szkolne boiska, aby młodzież zażyła trochę ruchu i nabrała tężyzny. Jestem bardzo wdzięczny wynalazcom WF-u, ponieważ właśnie dzięki lekcjom wychowania fizycznego zawsze miałem jedną pewną piątkę na świadectwie. Skok przez skrzynię, dwutakt, bieg skrzyżny. Takie cuda robiłem, a dziś został mi tylko klęk podparty i siad prosty. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Filip Jaślar. Mam dla pana niespodziankę, dla słuchaczy też. O! Pachnąca nowością. Muzyczna premiera. Dorota Miśkiewicz i Artur Andrus.